porażki, aby wziąć od Ciebie, Jezu, łaskę, aby móc, Panie, oglądać Twoją chwałę, aby móc dzisiaj głosić Twoje słowo. Modlę się o to, aby łaska Twoja dzisiaj przyszła, postaw Twoją ochronę i dodano tę łaskę, by wziąć łaskę, Ojcze. Wziąć łaskę, Ojcze. Potrzebuję siły, mocy, aby głosić to kazanie. Potrzebuję, abyś dzisiaj pokazał mi, Panie, co chcesz. Dał mi to, co trzeba powiedzieć, tak jak Ty byś chciał, zrozumiale, i aby to słowo dotknęło naszych serc, zmieniło nas i pokazało nam pewne prawdy. Chciałbym, nie wiem jak to zatytułować, ale chciałbym powiedzieć o tym, że Bóg musi być Bogu wdzięczny za to, co Bóg robi, i tak jak Bóg pokazał wczoraj do mnie, że prawdziwy Kościół to jest to, co jest jego zamysłem, prawda? Prawdziwy Kościół, mogę śmiało po latach stwierdzić, że oceniam ludzi, nie wiem, niektórych nie widziałem, nie spotkałem, nie wiem, jak oni mają w Kościele, ale to, co częstokroć podaje się za Kościół gdzieś tam, okazuje się, że no, jest jak jest, i natomiast Słowo Boże pokazuje nam prawdziwy Kościół i musimy być wdzięczni Bogu i modlić się, aby nie ominąć tego, co Bóg robi w naszym pokoleniu i w ogóle, bo niektórzy ludzie sobie, wiecie, powydzielali, że w tym pokoleniu to Bóg robi tak, ale to jest brednia. Słowo Boże jest niezmienne. Po prostu ludzie nie załapali. Ludzie po prostu nie załapali. Bóg zawsze chce robić to, co w Słowie Bożym jest. I tak jak mi Bóg dał wczoraj to odczuć tak po prostu, że prawdziwy Kościół jest czymś, co jest jego tworem, Pana Boga, i tylko ten Kościół będzie mógł właściwie zareprezentować Pana Boga. Te kościoły, które, wiecie, dzisiaj różne rzeczy się nazywają Kościół, prawda? Dużo ludzi jest ignoranckich co do tego Kościoła. Niestety, jak się okazuje, wielu wierzących nie widziało prawdziwego Kościoła. Bo prawdziwy Kościół to jest tak, jak Pan Jezus mówi, to jest zarówno Słowo Boże wyjaśnione, obnażone w Duchu Świętym. Dlaczego w Duchu Świętym? Dlaczego potrzebujesz Ducha Świętego, żeby zrozumieć Pismo? Ponieważ On go pisał. Święty pisał Słowo. Ale jest druga kwestia, ponad naturalności. I Kościół, który nie jest ponadnaturalny, nie reprezentuje Pana Boga po prostu. I trzeba sobie to uzmysłowić po prostu. Stąd widzimy kombinacje niektórych ludzi, zabiegi papieskie, żeby, wiecie, zniszczyć protestantyzm i tak dalej. Wielu protestantów musi zobaczyć i spojrzeć prawdzie w oczy, że wielu z Was nigdy nie widziało prawdziwego Kościoła. I widzieliście, wydaje Wam się, widzieliście jakiś ułamek, o Bóg zrobił cud kiedyś, o Bóg była obecność Boża, o Bóg ktoś tam raz na dwa lata jakieś uzdrowienie przychodzi. To nie jest prawdziwy Kościół, sorry. To nie jest prawdziwy Kościół. Nie, mamy chodzić, jak Pan Jezus chodził. A jak Jezus chodził? Ludzie nie widzą tego, prawda? Próbują nie zauważyć. Diabły przeszkadzają, stąd Bóg, żeby przyprowadzić prawdziwy, żebyś miał prawdziwy Kościół. Potrzeba jest walki ducha uwolnienia, potrzeba być uwolniony. Gdybym zadał pytanie, ile ludzi, kiedy przyszło do Jezusa, było uwalnianych od demonów? Ile ludzi? Byłoby bardzo niewiele ludzi. Jakby się okazało, byśmy się zapytali, co było konkretnie, było bardzo niewiele rzeczy. I to jest problem, który ludzie dzisiaj mają. Prawdziwy Kościół jest tym, co Jezus założył, bo prawdziwy Kościół Jezus wraca. Jezus nie wraca po pseudo-Kościół.
wraca po kościół, który, no Bóg kazał tak w Biblii, ale nie będą tak jednak robić. No niech sobie Bóg kazał. No niech sobie Bóg każe robić wojnę. Niech sobie Bóg każe robić walkę. Niech sobie Bóg każe Biblię znać. My mamy swoje zdanie. Bo taki kościół już nie wróci. Dlaczego po pierwotnie go nie zbudował? Wiele ludzi będzie oburzonych. To co z tymi innymi chrześcijanami? Czy my nie jesteśmy prawdziwi? No słuchaj, Biblia pokazuje, kto jest prawdziwy. No to tak samo mogli się zapytać Żydzi. Żydzi też mówili, i nie mówię o wszystkich Żydach, nie mówię o narodzie żydowskim typowo, mówię o tym okresie, kiedy na przykład Pan Jezus przyszedł. No oni dzieci Boże, przecież oni to, przecież oni tamto, oni mają powierzone Boże, wiecie, pismo i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg powiedział, w ten sposób robimy. Ale nie powiedzieli, ale my mamy swoje zdanie. Zawsze, jak widzicie, w każdych rzeczach jest ten problem mojego zdania versus to, co Biblia mówi. I każde pokolenie może się z tym borykać, a tylko to się boryka, który nie rozumie Pisma. Wielu ludzi wzrastało w Kościele, to jest część chrześcijaństwa, część protestantów wzrastała w Kościele. I z jednej strony się bardzo z tego cieszę, zawsze się cieszę, kiedy słyszę, że jest rodzina, której dziadek był chrześcijaninem, pastorem może, później ojciec, później dziadek tam z babcią i tak dalej, później ojciec z matką i teraz dzieci na przykład są. Ale wiecie co? Jeżeli jesteś w miejscu, gdzie nie działa ponadnaturalnie moc Boża, to nauczyłeś się dużo rzeczy, tak? Nauczyłeś się, jak się usługuje w zborze, nauczyłeś się, jak powinno się to prowadzić, tamto i siamto. Ale czego się nie nauczyłeś, nie widziałeś tej mocy, która działa. Ta moc jest później to takie ponadnaturalne życie, takie prawdziwe działanie Boże, prawdziwe Słowo Boże, głosie to zostało oddelegowany gdzieś tam, no tak, to było tam w Biblii, wiesz bracie, ale nie możemy się kłócić, prawda? Słuchaj, jeżeli nie zacznie się kłócić z diabłem, jeżeli nie zacznie się kłócić ze swoim stanem duchowym, który jest, jeżeli nie zacznie się kłócić z fałszywym kościołem, który ci był wspierany przez lata, będziesz w takim samym opłakanym stanie i nic ci nie pomoże. Prawdziwy Kościół, Bóg założył sobie Kościół. Kiedy Jezus przyszedł, czy tego chcecie, czy nie, uwalniał od demonów i również czy tego chcecie, czy nie, nakazywał. Nie tylko Pan Jezus uwalniał od demonów, bo nie Jego cel był taki. Bo dzisiaj, kiedy On był, uwalniał od demonów, bo nie było nikogo, bo nikt nie rozumiał tego, ale później, zobaczcie, oddelegowuje grupki, które idą na wzór Pana Jezusa, bo my się nie stajemy Jezusem, żeby ktoś się nie pomylił, jak niektórzy głoszą, ale my idziemy naśladować, i ludzie mówią, naśladowanie Jezusa. Co to jest naśladowanie Jezusa? Zobaczcie, że większość ludzi myśli, że Jezus to był taki, wiecie, dobroduszny człowiek z rozwianymi szatami, on wszystkich przytulał, nosił owieczki i terele morele. Kiedy patrzy do Pisma, wiele osób jest oburzonych czasami. Kiedy Jezus nazywa na przykład zboczeńców psami, ludzie są oburzeni. Kiedy Jezus nazwał lisa tego władcę ówczesnego, czy jednego z władców ówczesnych Heroda, wielu wierzących jest oburzonych. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego, czytając Pismo, widząc te cuda i znaki, które zrobił, jesteś oburzony? Bo nigdy nie miałeś prawdziwego Kościoła i to cię boli. Nigdy nie oglądasz prawdziwego Kościoła. Prawdziwy Kościół, kiedy może głos Ducha Świętego docierał do ciebie, może być ochrzczony w Duchu, kiedy Duch Święty pukał do twoich drzwi i mówił, że jest lepszy Kościół, jest prawdziwy biblijny Kościół, to później przychodzi jakiś pastor, przychodziła jakaś wierząca, przychodzi jakiś rozumowy człowiek i wyjaśnił ci, że tak, nie ma idealnych kościołów, bracie, nie ma tego, nie ma tamtego, Bóg wiesz, w tamtych czasach to było i tak dalej, i tak dalej. Było takie pierdy, takie kłamstwa. Bóg nie przyjdzie po inny kościół. Bóg nie będzie robił. Ludzie się tłumaczą, Bóg jest suwerenny, sobie robi jak chce. To jest oszustwo. Bóg jest suwerenny, ale nie w ten sposób, jak ci się wydaje. Jeśli
jeśli Bóg był suwerenny, to byś nie musiał mieć wiary, nie musiałbyś mieć nic i Bóg by ci albo dawał, albo nie. Tak wiele osób żyje. O, nie mam czegoś widocznie, Pan Jezus nie chciał. Oszustwo. Kłamstwo. Żaden cud nie zdarzył się w Biblii, jeśli ktoś nie miał wiary, że Bóg może to zrobić. Powtarzam, żaden cud finansowy, fizyczny, na zasadzie uzdrowienia, na przykład w ciele, cud, znaki cuda, potężne cuda, to oglądamy, nigdy, w żadnym wypadku, pomimo, że Bóg jest wszechmogący, Bóg sobie mógł wszystko zrobić, co chce. Bóg się przyszedł i ziemię kopnął, po prostu jest pozamiatane. Był wszyscy na sąd. To powierzenie. A jednak Bóg się obwarował słowem. A jednak Bóg powiedział, i Jezus powiedział, jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Bożą. I z tym jednym prostym wersetem ludzie spierają się. I ci, którzy się spierają to słowem, spierają się po naturalnym kościołem, są wrogami Boga po prostu. Wrogami Ducha Świętego, wrogami prawdziwego biblijnego życia. Niektórzy baptyści z biadaniem wołają, kiedyś jakim baptyście dałem książkę i tam pisało, no życie, nie pamiętam jak dokładnie ta książka się nazywa, ale coś chodziło o jak wygląda życie w Nowym Testamencie chrześcijanina i tam po przeczytaniu tej książki podchodzę do niego, no czytał pan tą książkę, tak na nie popatrzę, no czytałem, no i co? Jakie wnioski? Jedno tylko zdanie mi powiedział, że tak jest niemożliwe żyć. Wielu wierzących patrzy na Biblię i mówi, tak jest niemożliwe, żeby żyć. Niemożliwe, jak z tych grzechów powychodzić. Baptyści kręcą głową, jak z tych grzechów powychodzić, jak mieć taką moc, jak ten demona wygonić, jak te demony przygonić z mojego życia, jak te choroby pobić. Ja wam powiem, że Bóg nam dał ponadnaturalny kościół. To jest jedyny kościół, który Bóg założył, jedyny kościół, który Bóg zabierze. Co się działo przez wieki, nie determinuje słowa, nie zmienia Boga, nie zmieniło się. Przez wieki ktoś stwierdził, że będzie chodził za tradycją i później upadł i później chodził po prostu na religijnych, wiecie, odurzeniach, bo te duchy, widzisz, jeżeli nie chodzisz w duchu, to pan diabeł ma duchy religijne. I te duchy religijne to są bardzo miłe duchy. Tak przynajmniej pozują, a to bo żaden diabeł nie jest miły, one tak pozują. O, nie musisz tak, wiesz, nie musisz takiego życia mieć nigdy. O, tutaj do zboru, niektórzy te duchy religijne się tak odzywają u ignoranckich pastorów, którzy mówią, o, masz taki stan, bo musiałeś zgrzeszyć. Masz taki stan, bo masz ataki duchowe, bo sprzeciwiłeś się liderstwu. Masz ataki duchowe, bo chodzisz do nas, do budynku, u nas w budynku jest dobrze. Nie płaciłeś mi pieniędzy, nie robiłeś nic do mojego kościoła, pewnie dlatego masz problemy. To jest tragiczny skandal, który Bóg widzi, który się dzieje w dzisiejszych czasach. A wiecie, co naprawdę jest problemem? Jeśli to słowo jest dla kogoś. Problem jest ignorancja. Problem jest, okej, ja wyjdę za mikrofon i powiem wam parę bzdur, i będziemy się cieszyć, trochę was pobudzę emocje i później będzie tak samo. Nie, nie, nie. Tak nie może być. Słowo Boże musi być nauczane. Słowo się nie zmienia. Bóg niezmienny siedzi na tronie. To nie znaczy, że Bóg nie jest że Bóg jest taki, wiecie, jakiś szary czy coś, ale Bóg jest niezmienny pod względem swoich praw. Dlaczego? Bo one są doskonałe. Słowo Boże jest doskonałe. Bo Boże Biblia protestancka, chrześcijańska, no bo protestanci to są jedyni chrześcijanie. Jezus jest protestancki. Ja nie boję się o tym mówić. Ktoś powie, jak możesz mówić, że Jezus jest protestancki? Albo jak możesz mówić, że Jezus jest tylko protestancki? No jaki jest Jezus hinduski? No nie, 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 nie o to mi chodziło. Jaki jest Jezus buddyjski? No, no pewnie, no nie, no bracie, nie, no gdzie o to mi chodzi? No coś, no bez przesady. Widzicie? Do jakiego dzisiaj, jakiej dzisiaj głupoty Kościół urósł. Ci, którzy są protestantami, udają w fałszywej pokorze, że o, nie będę miał o tym mówić, bo tamto posiada. Zobaczcie, jak ludzie chodzą w umyśle, który jest chory. I wiecie, żeby oglądać Boga działającego w naszym pokoleniu, ludzie muszą naprawdę zapragnąć prawdy. Wiele ludzi
Boga i mówi, mamy takie tradycje, to jest nasze zdanie, tak będziemy rozumować, że Ty, Panie, po prostu idź tak, jak my chcemy. A masz wiarę, no ale my to mamy inaczej w tradycji. No więc Bóg nigdy taką drogą nie pójdzie. To my chodzimy za Bogiem, nie Bóg za nami. Bóg założył Kościół ponadnaturalny i taki Kościół ponadnaturalny funkcjonował, dopóki nie pojawiła się, dopóki duchy religijne, wierzy, nie przyszły i nie zaczęły mącić, nie zaczęły nazywać poruszenia ducha jakimś, wiecie, wariactwem, jakimś tam przesadą, jakąś ponadduchowością, charyzmanią i tak dalej. Tak ludzie się boją. Nawet dziesiątkowcy, charyzmatycy dali się zwieść o charyzmania. Teraz będziesz charyzmaniakiem, będziesz i tak dalej. My nie ruszają te słowa. Nie ruszają te słowa. To są tylko słowa, żebyś zaprzestał chodzenie. Będzie ci nazwą cię fanatykiem. Jezusa nazywali bardzo, bardzo dziwnie. W jego rodzinach zobaczyli, kiedy Jezus, wiecie, religii nigdy się w głowie nie mieści prawdziwe chrześcijaństwo. Tym ekumenikom i innym, oni nigdy nie widzą prawdziwego chrześcijaństwa. Oni zawsze mają swoje wizje, to wiecie, skąd pochodzą z wieczności, które operują w tym samym czasie, tak jak Bóg chce. Zobaczcie, jak to jest śmieszne, że kiedy przyszło przebudzenie na Jezusa, nagle wszystkie denominacje się zgromadziły przeciwko nim. Mało tego, ci mieli tu przebudzenie na Jezusa, wychodziły demony, a po drugiej stronie gdzieś tam byli czarownicy, którzy mieli własne przebudzenie. Czyli tworzyli własne systemy, których diabeł opętał i robił różne rzeczy po prostu. I niestety tak było. Słowo Boże nas ostrzega, aby nie chodzić przeciwko Słowu. Kiedy mam postawione, stoję koło ważnej osobistości, stoję koło bardzo ważnego osoby zboru, czy to kobieta, czy mężczyzna, stoję koło ważnego pastora, czy jakiejś osoby i mam postawione Słowo Boże, albo to, co on mówi, zawsze wybiorę Słowo Boże. Zawsze wybiorę Słowo Boże. Ponieważ nie mogę przeciwko Biblii. I oni tam kiedyś zapalą, oni nie mogą niczego innego mówić, prawda? Oni nie mogą przeciwko mówić. Ja nie mogę przeciwko Słowu Bożemu mówić. Ja wiem, że nie ma innego kościoła. Jezus nie ustanowił kościoła, w którym nie ma mocy. I Jezus nie ustanowił kościoła, w którym nie ma słowa. A Słowo Boże jest zastąpione rozumowaniem, pracą. Wiecie, popatrzenie na to, co świat robi, może wielu kościołów skłonić do myślenia. Ludzie mówią, ale naszym zborze jest, w naszym zborze pomagamy biednym. Mamy dom takiej pomocy i takiej pomocy. Powiedz mi w Biblii, bądźmy szczerzy. Nie przychodzę do was, żeby was, nie wiadomo co, bądźmy szczerzy. Ściągnijcie religijne maski. Ściągnijcie dziesiątkową maskę, charyzmatyczną maskę za obronienie waszych, bo ostatnio był taki pastor i tak mówi, nie obchodzi mnie to. Bądźmy szczerzy. Gdzie w Biblii Jezus przyszedł i powiedział, żeby zakładać organizacje charytatywne. Pokażcie mi w Biblii. Pokażcie mi, gdzie to jest, na czym, trzeba pomagać i tak dalej. Chwileczkę. Gdzie jest napisane w Biblii? Gdzie jest napisane w Biblii? Że to jest pierwsza rzecz, którą można robić. Teoretycznie można różne rzeczy robić i nigdy nie wypełnić woli Bożej. Ludziom zawsze trzeba pomagać. Obojętnie jaki stan historii byś nie znalazł, 1800 rok, 1700, zawsze są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Ale pytanie jest takie. Czy to jest rzeczywiście cel założenia chrześcijaństwa? Czy Jezus tak przyszedł i powiedział, na sam koniec odchodzi, pamiętajcie, żeby teraz odwiedzać ludzi więzienia tylko i tak, bo i to wypaczyli wszystko. To nie jest grzechem pójść od więzienia. Ale oni z tego zrobili naczelną kwestię. Naczelną kwestię jest co? Głoszenie Ewangelii. I drugie, jak Pan Jezus mówi, moc Boża, manifestacja mocy Bożej, czyli uwalnianie od demonów, to czego większość kościoła nie może zrozumieć, nie może przyjąć, więc mógł nie mać co do gadania z nim, dopóki się nie zmienią. Uzdrawianie chorych, nie w ten sposób, jak Bóg chce. Bóg przyszedł i wszystkich uzdrowił. Każdy. Dlaczego Jezus
zawsze chce wszystkich uzdrawiać. Takie dziwne to jest dla wielu. Ponieważ Jezus jest Bogiem, to nie wystarczy takie coś. Ale nie wystarczy Izajasza 53, że poruszy wszystkie choroby. Że w ranach i sińcach jest nasze zdrowie, to nie wystarczy. Ten werset nie wystarczy mi, żeby stwierdzić, że po to Jezus przyszedł. Słuchajcie, większość Kościoła żyje w przymierzu z Bogiem, nawet nie wie, że jest w przymierzu z Bogiem, bo dzisiaj jest to tak lekko traktowane wszystko, że jest w przymierzu z Bogiem i w tym przymierzu z Bogiem jest zawarte uzdrowienie, jest zawarta moc Boża, jest zawarte dziedzictwo, jest zawarte obietnice dane Abrahamowi, ale co to są obietnice dane Abrahamowi? Musisz poczytać Biblię. Nie możesz go sklecić na początku. Nie możesz tego jakoś ogarnąć, teraz sklecę na początku. Nie, bo nic nie wiesz. Będziesz mówić sklecone zdania, które wymyśleć na początku. Nie, tak wielu pastorów radzi wierzącym. Jaki masz problem, braci, siostro, trele morele? O, wiesz, tu taki problem, mamy to do kogo kwiatka. I to jest dzisiejsza jedyna rada. I widzicie, gdybyście byli, pomodlili się do Boga, poszli do takiego miejsc na świecie, gdzie dają rady, to byście zobaczyli, że wasz pastor daje, albo jeśli nie wasz pastor, to ten pastor, który takie rady daje, jest człowiekiem, który, wiecie co, daje takie same rady jak świat. Szok. Ja wiem, by był to szok. No jak? To świat takie rady też daje? No pewnie. Jaka jest różnica, kiedy jest chrześcijanin, a osoba ze świata i szuka porady? Załóżmy, coś się dzieje. Ludzie mają różne w życiu problemy, ponieważ szatan działa i 99% rzeczy, które masz w życiu, nie wynikają z twojej upadłej natury. Oczywiście, jeśli jesteś osobą niezbawioną, to jesteś, no, jest w grzechu i te grzechy dają dostęp diabłu. I ten diabeł już zdążył przez wiele, wiele lat prawdopodobnie utoczyć sobie warownię, a więc po prostu w ten sposób to działa. Stąd masz te rzeczy różne, prawda? Ale zrozumcie, większość problemów nie wynika z psychologicznie, wynika z jakiegoś braku balansu w jakichś płynach ustrojowych czy gdzieś tam. Jest to oszustwo. To jest bezradny świat, który nie może wam pomóc. Jeśli wierzący nie poczuły uzdrowienia, uwolnienia, to przejdźcie się po zakładach psychiatrycznych, przejdźcie się po lekarzach, przejdźcie się po szpitalach i idźcie i zapytajcie, który z tych ludzi jest wierzący? Który z tych ludzi jest może protestantem? Który z tych ludzi jest może dziesiątkowcem, nie daj Boże, charyzmatykiem? Idźcie. I pytam się, czemu tu jesteś? A bo wiesz, takie i takie rzeczy się zdarzyły, no. A to ci to poradził, żeby przyjść. Może rodzice wierzący przysłali, spanikowani? Może pastor przysłał? Rozumiecie? Ludzie, kiedy są w ataku diabelskim, ludzie, kiedy mają problemy, zaczynają panikować, a na tym diabeł tylko działa, prawda? Po to się uczysz autorytetu nad szatanem, po to się uczysz o potęgi i wszechmocności Boga, po to, żeby kiedy przyjdzie, co Biblia nazywa atakiem od diabła, albo dniem, w którym diabeł szczególnie, może powiedzieć, upatrzył sobie, żeby cię atakować. Chociaż patrzy na Jezusa i wiecie, ja każdy dzień atakuję diabła. Ale to jest nic dziwnego. Ale Kościół tak nie żyje. Chodzenie w zdrowiu to nie znaczy chodzę w zdrowiu do następnej rzeczy, do następnego momentu. O, teraz mnie Bóg uzdrawia, a później znowu czekam, kiedy znowu coś będzie. To nie jest chodzenie w zdrowiu. To nie jest zrozumienie pisma. Takiego Kościoła Bóg nie założył. Chodzi o chodzenie w zdrowiu i życie w zdrowiu. A po czym poznasz, czy żyjesz w zdrowiu? Po tym przychodzisz do lekarza, czy polegasz na Bogu. I to jest twarda mowa, ale to jest prawdziwa mowa. Albo Bóg jest wszechmogący i może, albo twierdzi, że Bóg kłamie i potrzebuje, żeby Bogu lekarz pomógł. To jest niebezpieczna sytuacja. Stąd tak wielu wierzących jest nieuzdrowionych, nieuwolnionych i nigdy prawdopodobnie nie będzie.
tragedią, kiedy oglądam, w jakiej sieci ludzie przychodzą. Oglądam krucjatę uzdrowieńczą. Jak wyglądają wierzący, których Jezus 2000 lat temu odkupił na krzyżu. W jakim mizernym chrześcijaństwie, jakie policzek dla Jezusa jest ich wiara, zrozumienie Pisma, ale tych ludzi zobaczysz pierwszych w zborze. To jest ciężka mowa, to co powiem. Tych ludzi zobaczysz pierwszych na spotkaniach modlitewnych i tych ludzi zobaczysz przez 20-30 lat no stopą na lekach, no stopą na różnych rzeczach. I to, co jest napisane, ludzki nie z braku wiedzy wypełnia się w naszym społeczeństwie. I ta mowa jest mową. Ta mowa jest mową bitną. Nie przepraszam za to, co powiedziałem. Wy powinniście przepraszać Boga za to, co za stan, w którym żyjecie. Jest jednym problemem, od którego wszystkie problemy wynikają. Jest niepogodzenie sposobów, stylów życia ludzi na zachodzie z mentalnością Pisma. Jeżeli chcesz wyjść do prawdziwego myślenia, bo od tego wszystko się zaczyna, musisz zrozumieć, że ludzie żyjący na zachodzie, mentalność, którą im się mówi, którą im się wdraża od małego, jest niekompatybilna, niezgodna, przeciwna w wielu aspektach do Słowa Bożego. Jeśli to zrozumiesz, będzie to twój krok do przebudzenia, krok do wzięcia cudu, krok do zacięcia patrzenia na Słowo Bożego nie jako na zbiór zasad, nie jako zbiór moralności. A co ci, którzy mają się umoralnianie ludzi, tak co masz przeciwko umoralnianiu ludzi? Nie chodzi, żeby człowieka zrobić, wiecie, osobę tępą religijnie. Chodzi o to, że kiedy przychodzisz do Boga i Bóg oczyszcza twoje życie, to nie mów mi, że jestem chrześcijaninem i pokrewam aborcję. O, nie będę przeciwko aborcji, przeciwko, bo to jakieś umoralnianie ludzi jest. Zobacz, jaki masz umysł schorowany. I nawet nie widzisz. Osoby nawet na świecie widzą, że aborcja jest zła. Ale w Kościele nikt nie mówi o tym. Mówią o miłych rzeczach. Właśnie postawa strusia chowania głową w piasek. Jak niech zły przejdzie. Ile strusiu zginęło w ten sposób, prawda? Nie myśl o diable, schowaj głowę w piasek i udawaj, że go nie ma. Może przejdzie, może cię nie zauważy, może sobie pójdzie. To tak głupia, chora i tchórzliwa postawa. Jezus dał nam wszystko, co potrzeba do życia. A zatem dał ci autorytet nad diabłem, dał ci pismo, a same pismo nie znasz. I coś okazuje ciekawego, wiecie, kiedy człowiek się nawraca i jest naiwny i myśli, że o, teraz wszyscy wierzący to naprawdę wierzą Bogu, chodzą wierzyć, że się cuda i znaki. Trzeba pożyć trochę lat tylko, nie dużo lat, żeby stwierdzić, że jest wielu wierzących, że poza przyjęciem Jezusa, no dobrze, w Duchu Świętym, na tym pozostali. 20-30, tragiczne. Pan patrzy z nieba. Dzisiaj powinniśmy chodzić lepiej niż apostoł. Potrzebuje być większy cuda. Więcej niż apostołowie robili. Bo Bóg tak powiedział. Będzie się modlić, tak jak ja się wczoraj modliłem. Tak? Nawet w Starym Testamencie taki werset. Żeby Bóg uczynił większe cuda niż kiedykolwiek były uczynione na tej ziemi. Od początku aż do tego czasu. Większe cuda i znaki. Ponieważ to jest Bóg. Na Boga nie patrzysz ze swojego punktu widzenia i nie w ten sposób chodzisz z Bogiem. Na Boga patrzysz z biblijnego punktu widzenia. Ja na Boga patrzę jako na wszechmogącego. Ja nie słucham, kiedy ktoś mi mówi, wiesz, Bóg może za 10 lat coś zrobić. Jak przebudzenie przyjdzie, może za 20 lat przyjdzie. Jak będziesz do nas do zboru chodzić, będziesz
ładnie w ławce siedzieć, tam do zboru właśnie go nieprawdopodobnie nic nie przyjdzie. Panie mówi, nic. Jak jest głowa chora, to i później inne później sfery życia są chore. Ktoś się potrzebuje uleczenia od Boga, z bycia idiotą, z bycia naiwniakiem, z bycia pozwalania przez lata, manipulowania się czasami ludźmi, sobą ludźmi, którzy nic nie wiedzą. Tragiczne jest, kiedy spotykasz wierzącego, który po 20-30 latach właściwie jest na tym samym poziomie, mówię to też o pastorze, się nie nauczył, a raz się ustecznił, dzisiaj już do ekumenii biega, prawda? Tragiczne, tragedia. A zaczynali tak dobrze, a kiedy się nawracali, wrzeli, gniewali się na diabła, ciesząc się przed Bogiem, gniewali się na diabła i wrzeli, bo diabeł trzymał ich w katolicyzmie, diabeł trzymał Świadków Jehowy, diabeł trzymał może niektórych, którzy za granicą u mormonów, diabeł trzymał w takim i owakim rzeczy. Później co? Stali się, określenie użyję, religijnymi durniami. Jak się to przejawia? Z tej mocy ducha, która stąpiła pasji dla Chrystusa, przemieniło się to chęć do godzenia człowiekowi, chęć podobania się ludziom w grupie, chęć dopasowania się szczególnie do tych niedowiarstwa zborowego, chęć naruszenia pastora, tego i tamtego, skoro się jawnie mylą. Siedzenie za wszelką cenę w martwym zborze i reanimowanie martwego zboru, to jest po prostu wyjście z niego i chodzenie. Niektórzy są pełni ognia w kościele świętego charyzmatu, ale co? Ale zbór jest. Ciągle nie mówię tu o przywódcy, mówię o reanimacji. Trzeba reanimować zbór cały czas. Trzeba je reanimować. A jaki jest powód? No bo religijne duchy. Karmieni są religią. Karmieni są na poczekanie wymyślnymi sposobami. Niektórzy wierzący są niedożywieni. Niektórzy wierzący nie znają Biblii. W niektórych zborach się powtarza, że tyle rzeczy wiecie. Tyle już Biblii czytacie i tak dalej. To są tylko takie oklepane frazesy. Kiedy siądziesz i zaczniesz ostro mówić z wierzącym. Tak jak Biblia mówi. Ja nie mówię swoich własnych, wymyślonych poglądów. Duch Święty podaje ci objawienie słowa. Siądziesz z wierzącym i zaczniesz mówić tak jak Biblia mówi. Wywalą na ciebie oczy, język. Zaczną się za głowę złapać. Wdargać sobie włosy z głowy. Nie tak się tak nie głosi, tak się nie mówi, trele morele. Jest to tragiczne. Tragedia, która jest i Kościół powinien być wzorcem. Bóg nas nie zbawił po to, żebyśmy żyli jak świat. Bo jeśli Kościół jest jak świat, a jak dzisiaj wielu kościołów, jeśli w Kościele się dzieje cuda, tak jak się dzieje na świecie, to jeśli się Kościół się wmazał, czy świat się ma, nie wiem, czy, które się w kogo wmazało, tak jak kameleon, wmazał się jeden w drugi. Bóg nie rozróżnia już, co jest światem, co jest Kościołem. Jeśli nie ma uzdrowienia, uwolnienia, mówicie mi, macie wielką moc w Kościele, to policz w Kościele, ile osób jest cały czas na tabletkach, cały czas schorowanych, cały czas od jednego lekarza do drugiego chodzi. Policzcie mi. Ja wam wtedy powiem, czy ten Kościół wierzył w moc Bożą. Czy naprawdę w Kościele Świętkowo-Charyzmatycznym. Często Kościół Świętkowo-Charyzmatyczny przestał tkwić w tym, co Bóg im dał, czy chcą się podobać, żeby już baptyści przestali krytykować, prawda? A nie tędy droga, Bóg mówi. Jeżeli nie możesz znieść krytyki jako pastor wierzący, nie dajesz się do królestwa. Nie dajesz się do królestwa. Jeżeli żyjesz, tak wielu tych ludzi widzę nieszczęsnych, których nie wiem, czy widziałem osobiście, czy słuchałem, staje się takimi religijnymi, nie możesz im nic napisać,
powiedzieć prawcom takim religijnym, ci do nich nie dociera. Niektórzy z nich uwalniają demonów. Ale spotkasz ich osobiście, to zobaczysz takie ciapy, takie, a, on ma Pana, tylko patrzy rzekomo, o, on tych rzeczy nie chce słyszeć, bo... I przerażony diabłem. Przerażony tymi rzeczami. To jest tragiczne. Tragedia. Jak... Ja rozumiem, wiecie, byłem na świecie, że problemy, gdzieś tam właśnie w różnych rzeczach pewnie powinienem. Ale cię nikt nie lubi, jak ktoś kogoś idiotę struga, prawda? Chodzi do kościołów i okazuje się, że zamiast pozbyć się problemów z kościoła, a my tak w życiu Bóg nauczył robić, jak jest problem, to się go pozbywa. Nie udaje, że nie ma problemu, nie patrzy, może przejdzie, pozbywam się, ucinam ten problem. Tak żyję. Tak żyję i mogę przez to chodzić z Bogiem, mogę je rozróżnić, pewne rzeczy. To jest od Boga, to nie jest od Boga. W kościele pojawia się tyle domieszek, tyle nieosądzania, czyli jeśli nie osądzasz, to rozumiem, że nie znasz Biblii. Boś, no czytam Biblię, no ale no chyba nie znasz Biblii. Bo jeśli nie osądzasz, to znaczy nie rozumiesz. Jeśli nie osądzasz, to wiesz, która lewa jest noga, która prawa. No bracie, tyle wiem. No. To osądziłeś, która noga, która prawa. Żadna noga się nie czuła gorzej. Gorzej z tego tytułu. Cieszysz się, bo no, lewa noga, lewa prawa noga. To dzieci się tak uczy, prawda? Większość starszych, dorosłych ludzi nie ma problemu z tym. Ale otwórz Biblię i zacznij nauczać. To z lewa, to z prawa, o, bracie. I zaczyna się, prawda? Powiedz prawdę, uraź kogoś, a zobaczysz gorzkniałość w życiu ludzi, zobaczysz brak pasji dla Boga. Bo wiecie, pasja dla Boga nie równa się pasji, żeby jakiś człowiek powiedział, stanął nade mną i powiedział, wiesz bracie, doceniam to, co robisz. Wiesz bracie, widzę, że Pan robi coś w twoim życiu. Po co mi to mówisz? Nie obchodzi mnie to, co ty mówisz. Ja wiem, co Bóg mi do mojego życia mówi. Nie interesuj się takimi rzeczami. Nie od tego ty jesteś. Nie doceniaj i nie bądź fałszywy. To jest najgorsze. Jeśli świat zakłada maski, my w kościele nie powinniśmy mieć masek. Nie mamy się odjazdami i mówić ludziom wszystkich, czemu to, czego ich nie dotyczy, ale za dużo się napatrzyłem przez lata ludzi, którzy twierdzą, że wiecie, mamy udawać idiotę. Ma udawać kretyna. Bo się jakiś tam idiota ze zboru obrazi, który jest rozpustnikiem, cudzołożnikiem, który żyje jak pies, którzy nie rozumieją Biblii i tak dalej, prawda? Za dużo czasu. I zrozumcie, ludzie zrobili sobie religijne systemy, w których nie wolno ich osądzać, nie wolno ich wytykać palcem, nie można rozróżnić coś od Boga, co jest od Boga i przez to co? Kościół coraz bardziej odchodzi od Boga, coraz bardziej odchodzi od Boga. Kościół na zachodzie jest kościołem, jeżeli patrzysz na to tych religijnych ludzi, niektórych religijnych protestantów, bo ja na protestantów nie atakuję, ja wiem, że protestanty jest według słowa, ale patrząc na niektórych, kościół wymiera. A jak wymiera duchowo? Nie różni się niczym. Wpasował się w krajobraz. Kościół się wpasował w krajobraz, także nie możesz rozróżnić. Jedziesz do lasu, patrz, takie drzewo, no tak, tu nie zaskoczy i idziesz patrzy, o jakie drzewo dziwne rośnie. I cię zaciekawia to. A idziesz do kościoła, który się wpasował w obraz, mówi tak jak świat, rozumuje tak jak świat, chodzi do lekarza tak jak świat, nie wierzy Bogu tak jak świat. No, idziesz w lesie, świerk, syska, świerk, to samo. Nie ma żadnej różnicy.
spełnia to, co się wielokrotnie powtarza w tym, co Duch Święty mówi. Kościół nie spełnia swojej funkcji. Kościół odszedł od swojej pierwotnej funkcji, która była stać przed Bogiem. Wiesz, kiedy byś się zapytał przeciętnego wierzącego, co jest najważniejsze, to będzie się pierwsza odpowiedź była, żeby pastora nie krytykować, i druga, żeby chodzić do zboru, i trzecie, żeby płacić dziesięcinę. Tak upadliśmy. Jako całokształt wielu zborów tak upadało. Ja nie upadłem, ja się czuję odpowiedzialny za to. Ja zawsze ludzi ostrzegam, że nie chcą przyjmować niektórzy, to jest ich problem. A to jest praca wielu pastorów i to jest na ich barkach jest. Rozumiecie? Odeszło się od priorytetu, że moim priorytetem w życiu jest, aby mieć relację z Bogiem, ja i Bóg. W wielu zborach jest to teologia, którą oni zwalczają pazurami, uderzają w to, jak mogą, po to, żeby tak naprawdę osłabiać Kościół. Właśnie wierzący z twojego Kościoła nie mają relacji z Bogiem. To mogą, ja się śmieję, zawsze takie, wiecie, przez lata pewnym porównaniem zaczę przychodzić. Weź śpiworek i mieszkaj w zborze. Będziesz namaszczony przez to, jak gwarantuję, że nie. Może lepiej pismo? Może sam zaczniesz studiować, nie? Nie poznasz. Czy w zborze cię naprawdę więcej pisma nauczą niż wiesz? Nie. Nie sądzę. W zborze cię nauczą, jak nie osądzać, jak robić jakieś rzeczy, które pastor wymyślił, jak być takim, usługiwać rzekomo. I czego cię nauczą, że Kościół to jest naprawdę budynek. O, Rzeszokowcy i Wersmacy się obrażą. A taka jest prawda. Do tego samego poziomu dochodzicie, co świat. Jak świat rozumuje Kościół? Jest jakiś święty budynek, w którym jest jakiś kapłan i on tam jakieś rzeczy, rzekomo święte, robi jakieś takie święte zachowanie, które oni tam oczywiście by znaczyli rzekomo święte. I tak jest w różnych kulturach, prawda? To jest przeciętny człowiek, który żyje na świecie. Tak rozumuje. Nie znając Boga. Jednego Bogiem jest drewno, dla drugiego Boga jest kamień. Dla trzeciego Bogiem jest ikona, dla czwartego Bogiem jest kawałek wafla. Dla innego Bogiem jest człowiek, dla innego Bogiem jest zwierzę i tak dalej, i tak dalej. Możesz znaleźć przekrój tego i tak dalej. Krzysztofcy charyzmatycy coraz bardziej idą w tym kierunku. Coraz bardziej Bóg przestaje być święty w Kościele i ważny w Kościele i priorytety nie są ustawione na Boga. Coraz bardziej ważniejszy priorytet jest co? Otoczka. A, jak możesz Mojżesz u Ciebie się mocniej Bóg, to jest pycha religijna, jak się Mojżesz się przejawia u Ciebie w jakimś tam obskurnym budynku, czy nawet jakby nie był obskurny, to jest zbór jednego. No widzicie, to jest właśnie pycha. Właśnie na co patrzysz? Patrzysz na budynek. Swoje życie i innych uzależniasz, bo masz budynek. Ale czy budynek jest grzechem być? No nie. A jest grzechem, kiedy teraz tu się Bóg manifestuje, a już gdzie indziej nie może. Gdzie indziej się nie może Bóg manifestować. Bóg nie może się manifestować w moim domu na przykład. No się Bóg manifestuje, kiedy idę po ulicy rzekomo. Oczywiście i manifestuje się każdego dnia. Bo Bóg nie jest ograniczony geograficznym położeniem. Są zbory, które mają obecność Pana, są zbory, które nie mają obecności Pana. I nie staje się, i nie wydaje mi się, że będą mieli. Dopóki nie przyjdzie susza w życiu, dopóki nie przyjdzie upamiętanie, dopóki wielu ludzi nie poupada czasami, dopiero nagle to, co ja mówię od lat, dopiero będą później pastorzy po 20 latach, kiedy zbór będzie w rozbiórce, ich duchowość będzie wyglądać, jak będzie wyglądać. Dopiero wówczas niektórzy stwierdzą, o, mam objawienie od Pana. Ja to już od 20-30 lat mówiłem. I nie musielibyście
niektórzy z was popadali i nie ma odwrotu po prostu. Ludzie, którzy również odrzucają okultyzm, odrzucają, na zasadzie odrzucają okultyzm. Nie nauczałem nigdy, bo ja odrzucam okultyzm. Okultyzm jest od złego zawsze, ale chodzi mi o niektórych zborach, jakoś słowo demon, diabeł, to zaraz wszyscy dostają kocie kwiku. I to o czym świadczy? Osoby, które zwalczają służbę uwolnienia w szczególnie złośliwy sposób, są osoby, które potrzebują na już uwolnienia po prostu. Najbardziej potrzebujące. Nie ubolewaj nad innymi, popatrz na siebie i zobacz, jak jesteś w wielkiej potrzebie. Manik, czy jak to on się nazywa. Popatrz. Nie ubolewaj nad ludźmi na filmie wideo, którzy właśnie byli uwolnieni od tego, co ich męczyło, bo was Boże by nie mogli być uwolnieni. U was Boże religijnie lubi, popatrz, a oni są święci. Potrzebują uwolnienia. Przyszli, Duch Święty pokazał, że jednak potrzebują uwolnienia. Każdy potrzebuje uwolnienia. Jeśli to komuś się radzi i zrobi przez to. Każdy potrzebuje uwolnienia. Dlaczego każdy potrzebuje? No bo każdy grzeszył. Powiedziałem, nie był takim wielkim grzesznikiem, ale wystarczająco. A poza tym są grzechy generacyjne. To jest ta linia. Zobaczcie, jak ludzie dali się nabrać przez wieki. Ludzie mają dziedziczą demony i te demony ich później prowadzą na manowce. Ale do zboru przyjdą, nie mogą być uwolnieni. Bo zbory tłumią działanie Ducha Świętego, odrzucając pomoc, odrzucając moc, odrzucając działanie Ducha Świętego, odrzucając wyganianie demonów zwierzących. Jak powiedziałem, Biblia nazywa uwolnianie demonów, jest to chleb dla dzieci. To nie jest chleb dla obcych. Ci, którzy wyrzucają demony z tych ludzi nienawróconych, no, stawiają się w dziwnej pozycji, bo jeśli wierzący później przyjdzie do Jezusa i są takie przypadki czasami, czytamy w Biblii, wyjątkowe przypadki, wiecie, jak osoba już umiera i demon miał rozszarpać, a wiecie, jest przyjęta przez demony i nie, no to wyrzucamy demony najpierw, prawda? Jeśli ta osoba nie przyjdzie do Jezusa, będzie dalej czynić te grzechy. Ta osoba, tak jak wiecie, poganie mają taką czasami kościół, moją mentalność, że wiecie, no szukają pomocy, uzdrowienia, uwolnienia, a później po to, żeby wracać i dokładnie to samo robić. Tak to nie działa. Bo uwolnienie nie jest dla niewierzących. I wiedział o tym Jezus, kiedy najpierw przyprowadził Marię Magdalenę, a później na przykład uwolnił ją od 7 demonów. Czy to wszystkie demony wyszły? Pewnie nie. Ale uwolnił od tych demonów głównych, którzy się najbardziej manifestowały, które robiły dla życia horror. Jaki jest problem? Niektórzy ludzie ubolewają owoc jakichś wierzących demony, bo wychodzi, no przecież czy to nie jest ironiczne i chore? To tak jakby osoba wstała z wózka i teraz ktoś płacze, właśnie takie dziwne doktryny, bo płacze w środku, bo osoba z wózka wstała. Wyobrażacie sobie idiotę? Są tacy ludzie. Postrzegają wszystkich przed tymi ludźmi. U nich z wózka wstają i mają pomożone przez lata na wózku, jakiś tam siedzieli. Ale wstał z wózką, jaka wielka, nieboże działanie, prawda? Zobaczcie, jaki mamy, ja już nie mówię, że to, już nie tylko skarżę, że to demony działają, jaki mamy kretynów, prawda? Kretynistyczny umysł to jest. O braci już tak mówi, będę mówił. Ludzie mają umysł pomieszany. Zadaj sobie pytanie zawsze, ile osób z Boży byli uwolnione od demonów? A jeśli masz odpowiedź, no tak, był alkoholikiem, to z niego demon alkoholik, bo ja nie o tym mówię. To jest tam jeden demon, wyszedł, chwała Bogu. Każdy, wiecie, każde uwolnienie jest świetne. Ale wiecie, jaki problem jest? Filozofie zborowe wypaczyły słowo i teraz ludzie, zamiast ludzi uwalniać do demonów, biadają, kiedy ludzie z wózka wstają, biadają, kiedy, wiecie, kto biada? Wiecie, kto biada, kiedy wierzący są uwalniani?
demony, bo widzą ich kolegów, jak wychodzą. Ten biada. Kto biada, kiedy człowiek staje z wózka? Demon, który trzyma go na tym wózku. Biada, bo tyle lat siedział i tak mieliśmy zabawę, a teraz już nie będzie, już więcej nie siedzi, bo jakiś w cudzysłowie, wiecie, niecenzurowane słowa, po prostu zaufał Biblii. I wie, że oszukiwaliśmy tyle lat i siedzieliśmy i udawaliśmy i mówiliśmy, że tego natura była, prawda? Słuchajcie, żyjmy się w takich czasach. Wielokrotnie, żeby chodzić z Bogiem, wielu wierzących będzie musiał wyjść ze zborów i założyć swoje zbory. I to będzie jedyny sposób, żeby po pierwsze sam pochodzić dalej w przebudzeniu, a po drugie, żeby ci, którzy się zeschli w zborze, zgrzebiali, pokryli mchem, pokryli taką zieloną pleśnią, albo otworzyli oczy. To nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Dopóki siedzicie w tych zborach, to tylko wspieracie ich fałszywe doktryny. Wspieracie ich tak zwane ekumenie. Wspieracie ich niebiblijne poglądy. Wspieracie ich niebiblijne działania. Wspieracie ich antybiblijne zachowanie. I wspieracie co? Kościół, którego Bóg nigdy nie założył. Odpowiedz sobie na pytanie. Czy czytasz słowo, dzieje apostolskie i patrzysz na współczesny Kościół, przekroił, poza paroma kościołami, które w pewien sposób reprezentują taki Kościół. Czy widzisz, że obecny Kościół jest tym Kościołem, który założył Jezus Chrystus? Bóg założył, że ludzie po lekarzach chodzą, bo nie ma mocy z Bożem. Taki Kościół Bóg założył, że jest herezja w Kościele. W niektórych kościołach dziesiątkowych uczą różnych bzdur. Uczą ludzi z Bożem. Niektóre kościoły dziesiątkowe mówią, że jak wiecie, że nie przyjmujesz, to nie możesz iść do nieba. Albo jak nie możesz do zboru, to nie możesz iść do nieba. Niektórzy tak nauczają. Niektórzy żyją w strachu. I to jest chore, bo przecież powychodzili z katolicyzmu, gdzie właśnie takie różne brednie też były głoszone. Ale dzisiaj to samo powtarzają, prawda? Jak mówiłem na poprzednim kazaniu, większość wierzących nie było uwolnionych od demonów, szczególnie katolickich, ale i różnych innych. Stąd są te dzisiejsze problemy. A więc jedyną nadzieją dla ludzi jest to, że jakiś wierzący otworzą oczy i zobaczą, co się dzieje. Sposoby robienia kościoła, ludzkie sposoby, cwaniakowanie, robimy kościół, no dobrze, jakieś zabawy robimy i tak dalej, przestaną niedługo w ogóle działać. I co wtedy? I będzie panika. Ponieważ Duch Święty nie jest honorowany, moc Boża nie jest honorowana, Biblia nie jest honorowana. Wolimy ośmieszyć Boga w oczach ludzi. Wolimy ośmieszyć Biblię przed ludźmi po to, żeby być zaakceptowanymi. I w kościołach jest kompletne obrócenie wartości, które Słowo Boże mówi po prostu. Kompletne obrócenie wartości. I chcecie w ten sposób, żeby Bóg wam błogosławił, zapomnijcie. Już wielu tak się łudziło. O, jeszcze zbór stoi, jeszcze to. Jeżeli wszystko, co z życia chcesz, to jest, żeby mieć jakiś budynek i kiedyś byłeś w kółku szachowym, dzisiaj jesteś w kółku tak zwanych wierzących, którzy poradzają ci, jakiego lekarza pójść, poradzają ci specjalistów, nie jesteś zainteresowany poruszeniem Boga, odpowiedz sobie na pytanie, czy jesteś prawdziwym kościołem. Czy masz Boże pragnienia w sercu, bo jak widać, nie masz. I Bóg będzie dzisiaj działał, jeżeli na sam koniec, bo już będziemy kończyć, jeżeli jesteś tą osobą, która wie, że nie jesteś w prawdziwym kościele. Bo to wynikać, niektóre są, ludzie mają prawdziwy kościół, ale sami nie chodzą, nie są zainteresowani Bogiem. Ale tu co więcej jest miejsc, gdzie Bóg nie jest reprezentowany. Powiesz, bracie,
prawdę powiedzieć, 20-30 lat jestem w zborze, może 15, może 40. I faktycznie tego pisma się nie nauczy. No ale no przecież pastor nigdy mi nie kazał się uczyć. Właśnie o tym mówię. Jeżeli przychodzisz do zboru, gdzie pismo, bo nie jesteś nauczany pisma, albo jesteś nauczany, niektórzy są tacy cwani, że otwieram Biblię i uczymy ludzi, jak pismo jest albo nieaktualne, albo coś tam po prostu. Baptyści potworzyli całe tomy teologii, która zaprzecza pismo. Są mi tacy. Że jesteś 20-30 lat w zborze, nie oglądaj żadnego cudu, znaku, nie masz zdrowia w życiu, nie nauczyłeś się Słowa Bożego, to zadaj sobie pytanie, to kogo to jest wina? Bo wina leży po dwóch stronach zawsze. Czemu, po pierwsze, czemu chodzi do takiego zboru, gdzie nie ma tych podstawowych rzeczy, które są? Co to znaki? To coś podstawowego. Znanie pisma to coś podstawowego. Wyrzucenie demonów to jest podstawowego coś. Dlaczego nie należy do takiego zboru? No bo wiesz, bo to, bo tamto. No odpowiedziałeś sobie na pytanie. Pytałeś się zrobić. Może z punktu widzenia, żeby nikim wojny nie toczyć. Może z punktu widzenia, bo nie wiesz, bracie, jedyny zbór w okolicy. To są żadne wytłumaczenia. I zobacz jak płacić. 20-30 lat siedzisz w ignorancji. Siedzisz i czekasz, może za jakieś 10 lat Bóg przyjdzie tak dalej. Że siedzisz w takim zborze, z takim rozumowaniem, uważasz się, że Bóg nic nie zrobi w twoim życiu. I chyba, że zaczniesz pokutować, wyjdziesz z tego zboru. Wiesz, nie żyjesz na ziemi po to, żeby teraz iść do grupki jakichś ludzi, żeby oni się zaakceptowali. Nie po to się urodziłeś. Urodziłeś się po to, żeby z Bogiem chodzić i żeby chodzić i robić to, co Bóg od ciebie chce, według Słowa Bożego. Jeżeli w jakimś zborze nie da się powiedzieć, że homoseksualizm jest zły, przewrotny, obrzydliwy, ty masz tam powodu siedzieć. Ludzie nawet na świecie to wiedzą. Jeśli Kościół przyszedł doktrynować ludzi do tego nie może powiedzieć tamtego, to nie jest to dobre miejsce. Nie jest to dobre miejsce. Że jest Kościół, gdzie stoją kobity, banda kobiet stoi i to są wielkie pastorki i one tutaj Boga reprezentują. To jest to miejsce dobre. Nie uczcie się. Nie uczcie się. Jeżeli należy do miejsca, gdzie nie ma nigdy cudów i znaków, gdzie notoryczne chodzenie w niewierze jest zalecane i praktykowane, nie jest to Kościół, który Bóg założył. I ma już czas. Może się cieszyć, bo masz przyjaciół, może się cieszyć, bo masz jakiś tam tyk, ale prawda wyjdzie. I kiedy staniecie przed Bogiem, nie powiecie, wiesz, no pastor mi kazał. No rodzina była w zborze. No tak mi mówili, że tak dzisiaj Kościół wygląda. A Bóg mówi, a czy w Biblii tak pisze? Mówi, wiesz, Panie Boże, kto by do Biblii patrzył. Tym samym sposobem przypieczętujesz swój wyrok, prawda? Dlatego był tak, gdy się woła. Aby ludzie pokutowali. Aby nie było takich miejsc. Aby nie było takich przypadków. Bo ludzie chodzą i wydaje im się, że mają prawdziwy Kościół. Ale kiedy zaczną czytać pismo? Wiecie? W podobny sposób Watykan trzymał ludzi i będziemy kończyć. Watykan trzymał ludzi z dala od pisma. Dzisiaj Watykan dalej chodzi z dala od pisma, dalej zniechęca ludzi do czytania Biblii w inny sposób, a jak czytają Biblię, to mają pod spodem napisane ten to zdanie tak pisze, ale to znaczy, żeby swoje herezje trzymać i tak dalej. A co obserwujemy? Protestanci coraz bardziej i bardziej odbiegają od pisma, odchodzą od podstaw. Podstawą chrześcijaństwa jest sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To nie jest jakiś dodatek. To jest podstawa chrześcijaństwa. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z Bogiem nie chodzimy emocjami, uczuciami, czuciami. Dzisiaj się czuję, to będę z Bogiem chodził. Jutro może być inaczej, więc... Nie, zaraz. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Idę przez wiarę, ponieważ wierzę, że Bóg będzie się działo. A uczucia, jeżeli są przeciwne,
To nas się skończą, przejdą za 5-10 minut. Ale jak dasz się diabłu grabić w głupi sposób i znając jego taktyk, to cały dzień masz później spaczony, prawda? I powinien tak być. Chrześcijanin nie ma żadnego dnia złego. Masz ataki w danym dniu więcej, to dobrze, to się cieszę. Dawaj Bogu chwałę. Czas jest, żeby walczyć, czas jest, żeby Bóg pokazał moc. To jest wszystko. To jest postawa, którą Bóg chce, żebyśmy mieli. A więc prawdziwy Kościół to jest to, czego Bóg, co Bóg do czego dąży. Jeszcze raz powtórzę, Kościoła, którego Bóg nie założył. Dzisiaj ekumenia mówi, to jest Kościoł, tam to jest Kościoł. Ja wam powiem, Kościoła, którego Bóg nie założył, to nie jest ponadnaturalne, to nie jest w Duchu Świętym, który nie chodzi według Słowa Bożego. Niektórzy są w Duchu Świętym, jest parę cudów, ale nie mamy Pisma. Nie chodzą według Słowa Bożego. Tego Kościoła Bóg również nie założył. Tylko taki Bóg założył Kościół, jak jest w Słowie Bożym. Pełen mocy i według Słowa Bożego. A zatem jest wybór. Możesz dalej chodzić byle jak, możesz dalej krytykować poruszenie ducha, możesz dalej chodzić męcząc się, wierzycie, diabły męczą i dręczą i oszukiwać się, że to kiedyś przejdzie, bo może więcej z Boże posłużyć i może ten diabeł odejść. Co za oszustwo. Niektórzy takie mają historię. Do zboru przyszedł, posłużył w zborze, nagle wszystkie problemy się skończyły, wszyscy brawo z łzami w oczach. Co za brednia po prostu na kiju. Demoni odejdą, dopóki ich nie przepędzisz. Demony, dopóki siedzą w życiu człowieka, ich podstawowym działaniem jest jak działać w twoim życiu, dać ci fałszywe myśli, fałszywe odczucia, dawać ci kłamstwa do głowy, a później pokazać palce do ciebie, że to twoja wie. To jest podstawowa taktyka szatana. Ale kiedy dowiesz się, że one są na środku, siedzą sobie w ciele, siedzą sobie w umyśle, siedzą sobie w jakichś częściach ciała, to wtedy się skończy zabawa. I wtedy usłyszysz takich jak maniek. Jakiś maniek. O, z wózka chcesz wstać, o, będziemy płakać. To będzie płakać diabły, które trzymały. To już uwolniono demonów. Powiem, że świat będzie gniewał się. Dlaczego? No wiesz, diabły jest na rękę, żeby diabły demony w tobie siedziały, prawda? Ale wiesz, to będzie płakał demony w tych ludziach, nawet wierzących. Ktoś mówi, jak chrześcijan może mieć demona? Piotra, pamiętasz? To jest też Piotra, tego, którym Duch Święty z zewnątrz, nagle dał mu, wiecie, dotknął go z zewnątrz i powiedział, to jest Syn Boży. On to powiedział później, o, objawiło ci to nie ciało i krew, ale Duch Boży z zewnątrz, bo jeszcze nie miał tego ducha. A później nagle co? Teraz Piotr poczuł się bardzo zachęcony do tego stopnia, że teraz, no, co Piotr teraz do głowy przyjdzie, to jest od Boga, a Piotr jeszcze Biblii nie zna, prawda? I zaraz Jezus głosi co innego i nagle zobaczy jakaś dziwna dla tej reakcji Jezusa. Przecież Piotr był zbawiony. Piotr był zbawiony. Pan Jezus coś mówi, że musi iść na krzyż i tak dalej, a później duch religijny z Piotra. Nie, Pan Jezu, na krzyż nie musisz iść, gdzie tam? I Piotr taki był dumny, my się taką twarz zrobił, myślę, że to on powiedział, prawda? A Jezus co? Zaczął gromić szatana. Dlaczego w przypadku Jezusa to było atak? Dlatego, że Jezus miał iść na krzyż. My nie mamy iść na krzyż. Jezus robi to za nas. No, mamy zwycięskim życiem żyć. Mamy przez wiarę chodzić, mamy reprezentować Boga i tak dalej. Rozumiecie? A dopóki wierzący nie zobaczą, że mają demony, i że demony są w 99% problemów w twoim życiu, to nie jest gdzieś tam, to nie jest coś, to są demony, które działają przeciwko twojemu życiu. Zacznij brać autorytet, zacznij związywać, zacznij bić, zacznij zrzucać destrukcję na nich, zrzucać ogień Boży na nich, zacznij modlić się o sąd Boży na nieprzyjaciołach. Zacznij się modlić, Panie, naucz mnie nienawidzić moich wrogów. A zobacz, jak szybko wstanie z chorób, szybko wstanie z łóżka, szybko wstanie z problemów w małżeństwie, szybko wstaniesz i powiesz, chodziłem do kościoła, który mnie tak naprawdę przez 20-30 lat, oprócz tego, że przyszedł do zbawienia i przyszedł Duch Święty, to później mnie zaczął oddalać od Boga.
I dojdziesz do takiego pewnego momentu i rozumiesz, że moc Boża wciąż działa, Bóg się nie zmienił. Kto się zmienił? Derek Prince o tym mówił. Bóg się nie zmienił. Stan, w którym widzisz Kościół, nie jest stanem, w którym ty musisz chodzić. Jeśli twój Kościół tak chodzi, będąc tam, nasiąkasz tą atmosferą. Zacznij chodzić z Bogiem, nasiąkać Jego atmosferą, nasiąkać mocą Bożą, głosząc prawdę, uwolniając chrześcijan, szczególnie uwolnienia i według Bożych zasad uwolnienia mogą dostąpić chrześcijanie, tak już powiedziałem, poganie w rzadkich przypadkach, kiedy jest może zagrożenie jakiegoś, nie wiem, zdrowia, życia i Bóg nas poprowadzi czasami, żeby się tego pozbyć, tak? Pogan cię zaatakuje, zawiązujesz demony i nagle demony wychodzą z nich, prawda? No, efekt został osiągnięty. Jeśli będą pokutować, te demony później przyjdą i zrobią im rozrubę w życiu, prawda? I chrześcijanie również, dopóki nie pójdą do walki duchowo-wolnie, to mają dziecinadę na początku. Dziecinada w kościele kończy się, zaczniesz robić walkę duchowo-wolnie, kiedy zaczniesz czytać pismo, kiedy zaczniesz wierzyć Bogu, wtedy się zacznie prawdziwe chrześcijaństwo. I ono jest. I ono jest. To nie jest to chrześcijaństwo, które uznaje światowy kościół. To nie jest ta chrześcijaństwo, które uznaje ekumenia, to wiesz, oni nigdy kościoła nie poznali, są nawróceni, a jak niektórzy byli z nich protestanci, to później poszli i zatracili się. Stąd czujesz chłód w Europie, prawda? Chłód duchowy. Dlaczego? Ponieważ nie ma ognia w kościele. Jak idziesz po lesie i wszystkie drzewa są takie same, na niektórych może pisać kościół, no to dalej są drzewa, no i to nic ciekawego. Jak idziesz po drzewie, jakieś stoi śmieszne drzewo, to się zainteresujesz, prawda? Jakieś inne, prawda? Nie w sensie złym inne, nie w sensie antybiblijnym inne, ale jeśli zobaczysz miejsce, gdzie duch się, ty się porusza, to wówczas tam będziesz mógł znaleźć życie i nie zgasnąć. Prawda? Niektórzy pastorzy dogasają się swoim nieosądzaniem, dogasają się swoim... Wiecie, niektórzy ludzie jak wymyśleli? Jak będą jeszcze więcej o miłosierdziu mówić, to się jeszcze więcej ludzi ponawraca. Co się okazuje po latach? Ludzie nie chcą się nawrócić, kiedy mówisz o miłosierdziu. Ludzie chcą się nawrócić do prawdy. Ludzie chcą się nawrócić do prawdy. Ludzie chcą się nawrócić do... chcą się nawrócić do Słowa Bożego. Ludzie chcą poznać prawdziwy Kościół. I to jest moje przesłanie dzisiaj. Wierzę, że to przesłanie jest do wielu ludzi w Polsce. Możecie zakładać miliony stowarzyszeń, organizacji, modlitwy za Polskę i tak dalej. Jeżeli nie będzie pragnienia pokuty, prawdy słowa, jeżeli będzie mówić dalej, że wiecie, Bóg ma swoje drogi, no, może zobaczymy, niedługo się pojawią ruchy, już są się chryślamy i inne, no, Duch Święty się u Hindusów porusza, jak się porusza, no wiesz, dalej czczą Siwę i tak dalej. To jest ten ruch, który jest ruchem świata w innym duchu. Bo Duch Święty wyciąga cię z herezji, bo wie, że herezja i bałwochwalstwo to są jedne z duchów, jedne z grzechów, do których te duchy prowadzą, które do destrukcji cię poprowadzą, prawda? Jeśli do kościoła nie przyjdzie świętość, jeżeli ludzie nie przestaną rozwodzić swoje żony i brać sobie jakieś inne, wcześniej upatrzone i wyromansowane w większości przypadków w kościele, jeśli to będzie dalej, musi zapomnieć o przebudzeniu. Jeżeli pastor siądzie i zarośnie mchem odmówienia miłosierdzia, szacunku, tolerancji i tak dalej, taki zbór umrze tylko po prostu, prawda? Ludzie wyjdą,
Niektórzy wyjdą zgorszeni, niektórzy wyjdą, aby szukać miejsca gdzieś w duchu, prawda? I musimy zrozumieć, jako chrześcijanie, priorytetem życia Twojego nie jest chodzenie do zboru, nie jest to, nie jest tamto, jest relacja z Chrystusem w Duchu Świętym. Jest czytanie słowa, jest protestancka biblijna. Oczywiście dzisiaj trzeba na nowo definiować, co jest protestanckie, bo dzisiaj się dużo podszywa pod protestantów, głosząc Ewangelię made in, wiecie, nie China, tylko made in Watykan, prawda? Także to jest to, co chciałem powiedzieć, modlę się Duchu Święty, abyś przyznał się do tego głoszenia. Kiedykolwiek pojawi się to na stronie, użyj tego, aby wielu ludzi mogło otworzyć oczy. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty zajrzysz Kościół, jaki jest opisany w Dziejach Apostolskich, częściowo w Ewangeliach. W Ewangeliach jeszcze ludzie nie byli ochrzczeni w duchu też, ale później wiemy, że częściowo już zaczęli działać w Kościele i też dużo się ponawraca, ale później, kiedy się Duch Święty przyszedł, zaczęli robić to, co Jezus im kazał, prawda? Zaczęli robić i Paweł znał to, że potrzeba, aby głosili, wiedział, że chrześcijanie potrzebują uwolnienia demonów, skoro sam miał. Niektórzy ludzie mówią, że przed Golgotą było tak, po Golgocie było tak, to jest oszustwo. To jest tylko zmyłka po prostu. Jezus przed Golgotą wyganiał, a Golgota automatycznie z siebie demonów nie wygoniła. Golgota była dla nas, po to, żebyśmy mieli moc, żebyśmy mogli zacząć skutecznie przeciwko szatanowi operować, prawda? I Golgota sama nie wygania demonów. Demony się czają w zakamarkach duszy, emocji, same wiele emocji dają te demony. I ich największą jest tajemnicą, że nie ma ich w Tobie. To jest największa ich tajemnica, że na zasadzie takiej, że tak Ci wymawiają. To jest największa ich dzisiaj zwodnicza doktryna, że chrześcijanin nie może mieć demona. To jest największa, jedna z największych doktryn fałszywych, wymyślonych przez szatana. Dlaczego? No bo szatan chce Cię widzieć związanego. Szatan chce Cię widzieć, jak nie masz kasy. Szatan chce Cię widzieć, jak się męczysz i później będzie ubolewał nad Tobą. O, wiesz, bracie, trzeba ubolewać tylko nad tymi, co potrzebują uwolnienia od demonów. Nie, nie. Trzeba ubolewać nad tymi, którzy nad tym ubolewają, którzy są niespełna rozumu, którzy są pełni demonów, którzy występują przeciwko Duchowi Świętemu. Ojcze, chwalę Cię, Jezus. Dziękuję Ci za rzeczy, które robiłeś w tym tygodniu. Dziękuję Ci za rzeczy, które będziesz dzisiaj robił. Modlę się, aby Twoja moc dzisiaj dotknęła się. Użyj tego kazania. Daj ludziom posłuchać tyle razy, ile potrzeba. I dotrzyj do nich z tym przesłaniem. Amen. Chwała Jezus.